Michał, powiedz, co dzisiaj dzieje się w ogóle na arenie? O, dzisiaj się dzieje bardzo dużo. Właśnie jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata Federacji World Artistic Dance Federation w kategoriach Urban Street i Urban Pop. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem street, czyli hip-hopu. Ponad 1000 tancerzy tylko w dniu dzisiejszym rywalizuje od godziny 8 rano na naszym parkiecie. Myślę, że zawody skończą się około 21-22. Zawody są dwudniowe. Tak, zawody są dwudniowe. Dzisiaj jest hip-hop, tak jak wspomniałem. Jutro zaczynamy kategorię disco dance, czyli urban pop oraz jazz i contemporary. Wiem, że jako organizatorzy macie mnóstwo pracy, mnóstwo zamieszania. Powiedz, jak to wszystko udało się dopiąć jak na razie? Jak na razie wszystko działa tak, jak powinno. Dopiąć, no nie ukrywam, że doświadczenie, które mamy już w takich typu imprezach, chociaż zawsze jest bardzo dużo stresu i bardzo dużo pracy. Nieprzespane noce, kupę czasu spędzonych przed komputerem, również na rozmowach, jeżdżeniu, odbieraniu telefonów, pisaniu maili, które co chwilę jeszcze dostaję tak naprawdę od różnych trenerów. No i się udało. Jak nastroje uczestników przed wydarzeniem? Niektórzy się już po wydarzeniu, bo swoje kategorie, na przykład już małe dzieci już odbyły. Bardzo pozytywne, jesteśmy bardzo zadowoleni. Na razie nie było żadnych problemów, żadnych, że tak powiem, reklamacji. Wszyscy są zadowoleni, przychodzą do nas, gratulują nam, dziękują nam za organizację. Wszystkim się podoba obiekt jako Orlen Arena. Są zadowoleni bardzo też z miasta i to, że pomogliśmy im tutaj, szczególnie zagranicznym klubom, zorganizować im tutaj noclegi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i nie zatrzymuję, bo wiem, że za chwilę już otwarcie. Dokładnie tak, za chwilę rozpoczynamy oficjalną galę otwarcia. Dziękuję bardzo.